Oh, jestem padnięty. Męczy mnie to codzienne ratowanie świata. Poleżę sobie na leżaku i zjem lody. Truskawkowe. Moje ulubione. Tutaj jest ten dzieciak. Nareszcie mam Omnitrix w zasięgu ręki. A kiedy wejdę w jego posiadanie, będę rządził światem i nic nie stanie mi na przeszkodzie. Przecież nie dam Benowi szansy ucieczki, skoro mogę ukraść Omnitrix, zanim się chłopak spostrzeże. Kilka kropel napoju usypiającego na gałce lodów na pewno wystarczy. Słodkich snów, Ben! A kiedy się obudzisz, będziesz żył w koszmarze! O kurczę, lody się skończyły. Muszę wstać z leżaka i przejść spory kawałek po następną porcję. No, już trudno. Uwielbiam lody. Mógłbym je jeść na śniadanie, na obiad i na kolację. Chłopak śpi jak suseł. Zabiorę mu Omnitrix i sam będę rządził całym wszechświatem. Niech to! Muszę wziąć jakieś narzędzie z tej kupy złomu i zerwać mu zegarek z ręki. Nie, to na nic. A może ty? A to nie wiem, do czego służy. Musi coś być! Rany, co to za hałas? No ładnie, ten ryk rozpoznam nawet na końcu świata. Wilgax! Niech to! Muszę załatwić to tradycyjnie! Benten! Dawaj Omnitrix! Jeszcze czego, Wilgax? Przez ciebie spadły mi lody! Czas bohatera! Dosyć tych głupot! Dawaj zegarek! Musisz wymyślić coś lepszego, przerośnięta ośmiornico! Wracaj i walcz, tchórzu jeden! Stawaj do walki! Ha! Jesteś jak zwykle do niczego, chłopaczku! Nie trafiłbyś nawet, gdybym miał tarczę wymalowaną na piersi! Ha, ha! Nie celowałem w ciebie! Chyba sobie kpiny robisz! O, nie cierpię lodów truskawkowych! Ale jesteś słodki, Wilgax! Więcej lodów dla mnie! Którego wybierzesz?